Od stycznia zawieszona zostanie praca oddziału laryngologicznego w Obrzyskim Szpitalu Sokołowskiego. Jakie są powody takiej decyzji? Powody zamknięcia oddziału są prozaiczne: brak kadry lekarskiej. Szpital od dawna starał się pozyskać personel do pracy w tym oddziale, niestety bezskutecznie. Oddział otolaryngologiczny zostaje od 1 stycznia zawieszony w swojej działalności, głównie ze względu na ograniczenia kadrowe, o kadrę lekarską. Szpital przez parę dobrych miesięcy próbował pozyskać tę kadrę lekarską na nowo, ale niestety nikt nie zgłosił się na zamieszczane przez nas ogłoszenia. Natomiast chciałabym pacjentów uspokoić, dlatego że wszystkie procedury czy większość procedur 70% procedur które były wykonywane w oddziale otolaryngologicznym będą teraz wykonywane w oddziale chirurgii szczękowo-twarzowej i tam ci pacjenci będą mogli tę pomoc uzyskać Problemy z brakiem lekarzy i pielęgniarek są w całym kraju, nie tylko w Wałbrzychu. Czy jednak któremuś jeszcze spośród oddziałów Wołbrzyskiego szpitala grozi zamknięcie? Borykamy się z problemami kadrowymi, jeżeli chodzi o kadrę lekarzy i kadrę pielęgniarek. Natomiast na ten moment nie mamy takich planów, żeby jakiś oddział wygaszać poza tym hotelaryngologicznym.